My na skrzyżowaniu z sygnalizacją w lewo pojedziemy. Zmieniamy pas na lewy. No śmiało. Zobacz, w jaki sposób tutaj wykonujemy skręt w lewo. Tu masz tabliczkę. No trzymamy go. No, trzymamy hamulec. Halo. Do prawego pasa jedziemy za wysepkę. Prawy to nie na lewy. Tu masz czerwone światło teraz. Czerwone mamy. Czekamy, aż będzie zielone. Stop, czekamy. Sprzęgło wciśnij. Przecież musiałeś się zatrzymać. Sprzęgło musisz mieć. I ruszamy. Tak, jedziesz cały czas swoim pasem. I wykonujemy teraz skręt w prawo. No i prawy. Prawy kierunkowskaz. No jedziemy. Już wjechałeś, to już musisz zjechać. O właśnie. Pojedziemy prosto. Pojedziemy prosto. Czerwone jest. Czerwone jest. Tak. No skoro hamowaliśmy, bez sprzęgła, no to jak miało nie zgasnąć? No odpalamy. Jeszcze nie masz zielonego światła, żeby puszczać cokolwiek. Nie puściłeś tak jak trzeba. No puszczasz sprzęgło za szybko. Nie chcesz słuchać. No dodajże mu gazu. Po co tą nogę z tego sprzęgła zrywasz? Stoimy. Czerwone jest. Powoli. Zaciągnij sobie znowu awaryjny hamulec. Tak. Powoli pusz i powoli będziesz puszczał to sprzęgło. Ty tam nogę ściągasz ze sprzęgła i auto nie chce jechać. Spokojnie, najpierw powoli będziesz puszczał sprzęgło. No popuszczaj to sprzęgło. Dodawaj gazu. Dodawaj gazu. Tylko to ty masz puszczać sprzęgło, a nie ja. Ja już umiem. Lewy kierunkowskaz. Znowu włącz ten lewy kierunkowskaz. Przyspiesz trochę, zostań na tej jedynce. Zostań na tej jedynce, przyspiesz trochę. I skręcimy w prawo. I w prawo. Teraz w prawo. Tak jest. O właśnie. Ja już, szanowny kolego, umiem ruszać. To ty masz się nauczyć, a nie, że ty puścisz sprzęgło i kompletnie tego nie kontrolując, ja jakoś ruszę. Nie, tak nie może być.